skali cech rzemiosł różnych i przedsiębiorczości odbyło się spotkanie kupców w Olsztyńskich, na którym gościł prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług Roman Dera. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Kupców Olsztyńskich, pan Michał Chojnacki. Na zebraniu oprócz władz powiatu i miasta obecny był prezes Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, pan Roman Dera. Pan Zbigniew Andrzejak przedstawił sprawozdanie z majowego spotkania kupców wielkopolskich z wicewojewodą poznańskim od spraw gospodarczych, panem Tamem, na którym prowadzono rozmowy odnośnie wspólnej polityki obronnej przed napływającym kapitałem zachodnim. Przypomnijmy, że radni w Olsztyńsce odrzucili proponowany projekt budowy supermarketu Mój Sklep. Ważnym punktem spotkania było nadanie złotej odznaki Nestorowi Kupców w Olsztyńskich, panu Alojzemu Weissowi. Odznaka nadana została przez Zarząd Naczelny w Warszawie, a wręczał ją pan Roman Dera. W swoim wystąpieniu prezes Zarządu Wielkopolskiego omówił warunki przystąpienia kupców w Olsztyńskich do Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. O przystąpieniu zadecydowano jednogłośnie. Medyczne studium zawodowe w Olsztynie. W roku szkolnym 1999-2000 zaprasza na trzy kierunki. Dwuipółletni pomaturalny wydział pielęgniarstwa. Ostatnia możliwość zdobycia tego zawodu w tym trybie, blisko miejsca zamieszkania. Kolejne nabory będą się odbywały tylko w szkołach wyższych na trzyletnie studia licencjackie. Dla osób, którym nie powiodło się na maturze, proponuję: dwuletni policealny wydział dietetyki, dwuletni policealny wydział terapii zajęciowej, nowy, atrakcyjny kierunek. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 sierpnia bieżącego roku. Podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości albo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Karta zdrowia i karta szczepień, dwa podpisane zdjęcia. Istnieje możliwość uzyskania miejsca w internacie zespołu szkół ogólnokształcących. Szkoła jest szkołą dzienną i publiczną. Na wszystkich kierunkach kształci się również chłopców. Komisja rekrutacyjna dokonuje naboru na podstawie świadectw oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych. Telefon 384 34 44, wewnętrzny 364. Zapraszamy. Zespół muzyczny Jawa Plus, Olsztyński Dom Kultury oraz Studio Karat mają zaszczyt zaprosić Państwa na koncert charytatywny, którego motto brzmi: Wszyscy, którzy o nas pamiętają. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 27 czerwca o godzinie 18 w restauracji Kaukaska. Główną atrakcją programu będzie koncert zespołu Jawa Plus. Dochód z koncertu w całości będzie przeznaczony na Olsztyński Dom Dziecka.